dziada. Niedługo wrócę. Nie mogę się doczekać, gdy cię zobaczę. Przywiozę coś fajnego. Przez cały ten czas zbierał na nas informacje. Spokojnie, skarbie. Wiem. Zostaliśmy we dwoje, Kata, tak? Tylko ty i ja. Córka Bouda. Jej matka. Nośnik danych. Starodawny. Spostrzegawczy jesteś. Zobaczmy, co tam jest. Co znalazłeś? To holo, które oglądał Dagan. Przepraszam. Ja... Przestraszyłaś mnie. Ty jesteś Kata. Mnie zwą Kal. A to jest BD-1. Miło cię poznać. Gdzie jest twój tata? Zabiera mnie na wycieczkę. Nie pracujesz tu, prawda? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. Jesteś prawdziwym Jedi? Tak. Jestem. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Tak, pomożemy ci szukać. Czy to jest Muki? Podobny do mnie. Troszkę. Mama mi go dała. Kata. Czy tata ci powiedział, gdzie cię zabiera? To miała być niespodzianka. Ale dotarłeś tu szybciej niż sądziłem. Podejdź tu, Kata. Tato, co się dzieje? To mój najlepszy przyjaciel. Pokłóciliśmy się, ale to wyjaśnimy. Prawda, Kal? Masz Mukiego?
byłeś Jedi? Tak. Jak przeżyłeś czystkę? Rada wysłała kilku z nas do wywiadu podczas wojen klonów. Wtedy nauczyłem się skutecznie znikać. Ukrywałem się, nie wiedząc komu ufać. Brzmi znajomo? Właśnie. Ale wtedy poznałem niezwykłą kobietę. Twoją mamę. Pewnego dnia byliśmy z Katą poza domem, gdy dostałem wiadomość. Nie wracaj do domu. Inkwizytorzy. Szukali mnie. Moja żona zapewniła nam cenny czas. Nie mogłem wiecznie uciekać, więc się dogadałem. Ten wiek nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Okłamywałeś nas od samego początku. Tanalor miał być schronieniem dla obu naszych rodzin. Ale ty chciałeś go oddać ukrytej ścieżce. Bandzie nieznajomych. A ty chciałeś poświęcić tysiące ludzi, żeby ratować własną skórę. Jesteś potworem, Bołd. Nie. Jestem ojcem. Gdy wziąłem ją na ręce, w jej oczach zobaczyłem całą galaktykę. Nie zrozumiesz tego. Rozumiem, czym jest zdrada. I to, że zwabiłeś mnie tutaj, żeby zaatakować tę bazę. Prawda? Cóż. Walka z Imperium wychodzi ci świetnie. Intruz jest w moich kwaterach! Jest uzbrojony! Strzelać, by zabić! Zabić tego Jedi! Bołd! Jesteś super! Próbuję przejąć bazę!
To ich kraj. Ucieka. Jeśli zwieje, to już go nie znajdziemy. Hej, Merin, słyszałaś? Merin, gdzie ona się podziała? Niszczyć ten myśliwiec! Nie pozwólcie zdrajcy uciec! Spóźniliśmy się. Musimy wrócić na modliszkę. Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! Zniknął. Zabrał córkę i kompas.
wykorzystał mnie, żeby uciec. Szlak by cię... Dalej, Jedi. Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nasłał na nas Bołda. Moi ludzie. Kordowa. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Hal! Tego właśnie chce Bołd. Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki. Imperium zdążyło już tyle nam odebrać. Nie chcę stracić i ciebie. Nie stracisz. Czekam na statku. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, mały. Nie musisz się tak o mnie martwić. Nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Co to było? Czy to... Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze. O, nareszcie, już się martwiłem. Czekaj, nic nie mów. Walczył z całą bazą, mam rację? Zgadłeś. Dobra, Cal. Nie mamy Bołda. Nie mamy kompasu. Mów całą prawdę, wytrzymam to! Przegraliśmy, co nie? Został jeden kompas. Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie go zostawiłem. Ale jeśli zniknął, to nie rozpaczaj. Jest... Co to? To nie jest tylko pożegnanie. Dotrzesz na Tanalor w inny sposób. Musisz włączyć węzły i skierować je na współrzędne zakodowane w tej wiadomości. Tu jest centrum sterowania. Jeśli nastawimy węzły, to stworzymy trasę przelotu przez otchłań. Chwileczkę, wyjaśnijmy to sobie. Mam polecieć modliszką przez pożerającą statki mgławicę, korzystając z maleńkiego tunelu wydrążonego przez 200-letnie urządzenie? Tak. Dobra, niech będzie. Zobaczmy, co nas czeka. Skąd w ogóle wiemy, że ten cały eksperyment zadziała? Nie wiemy. A więc uruchamiamy węzły, czymkolwiek... są. Wypalamy dziurę w otchłani i przelatujemy? Tak, właśnie tak. Jesteśmy już blisko celu.
Tak czy siak, wkrótce będzie już po wszystkim. Tak. Wciąż myślę o tym, co się stało na Nowie Garon. Wiem. Tylko nie pozwól, żeby te rozmyślania wybiły cię z rytmu. Liczymy na ciebie. Tak. Rozumiem. Młody, jak się trzymasz? Właśnie dotarłem do centrum sterowania. Dam znać, jeśli będą kłopoty. Witaj. Nazywam się Santari Kri. Jestem kierowniczką tej eksperymentalnej placówki. Gdy węzły są aktywne, protokoły bezpieczeństwa wymagają obecności co najmniej jednego pracownika. Gris, albo ktoś aktywuje węzły, albo jeden z nas będzie musiał tu zostać. No tak, jasne. Dowiem się, czy ktoś akurat nie pragnie śmierci. Może Targl? Może nie Targl. Muszę oczyścić umysł. Idziemy dalej, mały. Turmowcy czystki! Co oni tu robią? Witaj, Rylan! Zrozumiem! Ostatni do końca! Zablokuj to! Thank you.
Teraz się doigrałem. Ten jest wyjątkowo ruchliwy. Nary. Jakie to uczucie? Ostrzegł ich, że nadchodzimy. Imponujące. A więc to jest twoje królestwo. Pracuję z wieloma utalentowanymi naukowcami. Nie dorastają ci do pięt, Santari. A i tak utknęliśmy w martwym punkcie. Może ty przyniesiesz nam nieco szczęścia. Wygląda obiecująco. Nieźle jak na opuszczoną placówkę. Wszystkie węzły są sprawne. Teraz musimy je tylko włączyć. Pewnie Kree zablokowała tę placówkę podczas ich ewakuacji. Ale to nas nie powstrzyma. Badamy odchłon i analizujemy substancję, którą nazywamy materią Kobo. Za pomocą technologii fal udało nam się rozproszyć materię Kobo, co pozwoliło głębiej zajrzeć w odchłon. Co nas czeka w odchłonie Kobo? Dołącz do mnie, a razem to odkryjemy. Muszę znaleźć inną drogę. Przejdź na pokład obserwacyjny, aby rozpocząć dostrajanie. Ha! Kree pomyślała o wszystkim. Trzeba jej to przyznać. Chyba nie mogę stąd ściągnąć windy. Hal? Zee, dotarłaś. Chris
Ernst mówił, że potrzebujesz pomocy, więc oto jestem. To długa trasa i niełatwa. Może i mam 200 lat na karku, ale jestem sprawny jak patapanka. Niesamowite! O, Karl, to po prostu niesamowite! A ty zajmiemy pozycję, uruchomisz węzły? O, jestem gotowa na rozkazy. To będzie wielki zaszczyt znowu ziścić marzenie mistrzyni Kri. Za mistrzynię. Czas wracać na pokład modliszki, a potem ruszamy przez otchłań. Ja też nie jestem tym zachwycony, ale to jedyna droga do Tanaloru. Ruszamy. Drogę.
Oby Gris był gotowy na ostrą jazdę. Karl, czy to już? Lecimy do otchłani. Odpalaj węzły. Będę nadzorować postępy stąd. Niech moc będzie z wami. I z tobą, Zee. Jak myślisz, co tak długo zajmuje Zee? Tylko Dagan Gera przeżył to, co zamierzamy właśnie zrobić. Przynajmniej umrzemy razem. Hej, dobra mowa motywacyjna. Będzie ładnie się prezentować na moim nagrobku. Patrz. Pilotować? Pewnie mówili ci wszyscy nieszczęśnicy, zanim zostali przerobieni na pokarm dla wiru. Świetnie, teraz jeszcze tor przeszkód. Za szybko! Ty jesteś szybszy. Przestań pilotować i zacznij lecieć. Przekierowuję zasilanie z pola na silniki. Odbiło ci? Zamieniasz ochronę na szybkość. Dokładnie. Wierzymy w ciebie, stary. Racja. To mój statek, nie? Grizzly, da radę, kotku! Chwileczkę. Czy tylko mi się wydaje, czy w tunelu robi się jakby ciasno? Nie wydaje ci się. Zee, co się dzieje? Węzły nie wytrzymują! Nic na to nie poradzę! Musimy przyspieszyć. Szybciej już się nie da! Moment, zaczekaj! Odbiło ci. Skoczysz w nadprzestrzeń na ślepo, to będą nas zbierać w całych zewnętrznych rubieżach. Ufasz mi. Wiesz, że tak, Kal. No to jazda. Już! Udało ci się, ty trzy ręki guntarczy synu! No cóż, przynajmniej nikt nie spanikował. Wow. Oby było warto.
Nadeszła ta chwila. Tanalor. Uważajcie tam z Merin, dobrze? Tak, tak, ty też, Bidi. Nic nam nie będzie, Gris. Dotrzymaj tej obietnicy, Kal. Nie chcę spędzić reszty życia na tej skale. Na pewno nie z tym zdrajcą. Niedługo wrócimy. A więc to jest Tanalor. Spodziewałaś się czegoś innego? Nie wiem, czego się spodziewałam. Tyle się zmieniło, od kiedy pierwszy raz słyszałam tę nazwę. Świątynia jest tam. Dagan i Santari i Kree planowali tu swą przyszłość. I patrz, jak skończyli. Bołd nie chce tego zakończyć pokojowo. Użył już wymówki ojcostwa, żeby uzasadnić zdradę i morderstwo. Teraz mamy go w garści. I nie ma dokąd uciec. Zabije albo zginie. No i? Powiedz coś! Masz rację. A co z Katą? Jest niewiele młodsza niż my byliśmy, gdy odebrano nam rodziny. Wiem. Ty i ja będziemy naznaczeni tą stratą do końca życia. Ale dla Katy nie wszystko stracone. Tak, to prawda. Dobrze. Damy Bołdowi szansę, żeby się poddać. Dla Katy. I dla nas. Wciąż myślę o tym, co kiedyś powiedziała Sir. To ostrzeżenie. Każdego Jedi kusi ciemna strona. W tym momencie czuję ogromną nienawiść do Bołda. Sir wygrała swoją batalię z ciemną stroną. Tobie też się uda. Wycofać się do świątyni! Nihilowie otaczają naszą pozycję. Mistrzu Gera, to rozkaz. Słyszysz to? Kata. Gwiazdko na nocnym niebie.
Sam. Cześć, Kata. To jest Merin. Przyjaciółka. Przykro mi, że tata cię zranił. Tak. Mówi, że już cię nie zobaczę. Co tu właściwie robisz? Kata, twój tata ukradł coś bardzo ważnego. Chcemy poprosić go, żeby to oddał. Pokażesz nam, gdzie jest? Dobrze. Chodźcie. Nie podoba mi się tu. Jest ciemno, samotnie. Nie musisz się obawiać. Lepiej? Jesteś bardzo ładna. Kata! Skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo. Nie powinieneś nas śledzić. Tato, nie! Odsuń się, Kata! Tylko tak będziesz bezpieczna! Będzie bezpieczna. Daję słowo, Bolt. Ale posłuchaj mnie. To koniec. Rzuć broń natychmiast. Ta planeta będzie azylem dla wszystkich poszukiwanych przez Imperium. Dla Katy też. I dla ciebie. Ale musisz się poddać. Teraz. Wyjdź na zewnątrz, Kata. Posłuchaj ich, proszę! Dosyć tego! Ja zdecyduję, co jest najlepsze dla mojej rodziny. Się nie wtrącać! Thank you.
jesteś mały! Wiemy, jak się dorasta w samotności. Proszę, posłuchaj ich, tato! Świetnie. A gdy zjawi się Imperium, zdołacie ochronić moją córeczkę? Przykro mi, Kata. Starałem się. Jak się czujesz? Lepiej. Dzięki. Dobrze. Porozmawiajmy. Nie byłam wiele starsza od ciebie, gdy straciłam rodzinę. Przez wiele lat żyłam z tym bólem. Nie chciałam się go pozbyć. Dlaczego? Bałam się, że jeżeli zapomnę o bólu, zapomnę też o bliskich, których kochałam. Myliłam się. Pewnego dnia spotkałam kogoś, kto także stracił rodzinę. Razem wymyśliliśmy, jak przetrwać. Ten ból jest twój. Jest częścią ciebie. Kiedy mama umarła, to zmieniło tatę. I mnie też. Chyba. Tak. Ale nie musi cię określać. I nie wolno ci pozwolić, żeby cię strawił. Thank you.
Wzięłaś mnie na bracę. Pozwalałaś swobodnie działać. Kiedy było trzeba. Pokazałaś, co to znaczy być prawdziwym Jedi. A teraz cię nie ma. Podtrzymamy twoje dziedzictwo, Sir. Zbudujemy coś, co przetrwa Imperium. Obiecuję ci to, przyrzekam. Ale boję się. Prawie się zatraciłem. Nie wiem, czy jestem gotowy. Nie wiem, czy jestem gotowy na to, co dalej. Poprowadź ją przez mrok. Cóż, nie tego się spodziewaliśmy, ale teraz to jest nasz dom. Tak, Gris. Chyba masz rację, ale czeka nas jeszcze sporo pracy. Trochę zajmie skontaktowanie się ze ścieżką. I znalezienie anachoretów. I zbudowanie salonu. Trochę dziwne to miejsce, ale jest potencjał na franczyzę. To należy do ciebie. Raczej do nas wszystkich. Jak myślisz? Spróbujemy? Tak. Zróbmy to. Ha! I o to chodzi! Ho, ho! Wspaniale, chodźmy. Pewnie jesteś głodna. Przygotuję coś na ząb. Jadłaś kiedyś stek ze skaza?